Witam w programie Polska na Serio w telewizji Świat Rolnika Info. Dzisiaj moim gościem jest poseł, polityk, który jest rolnikiem, rolnikiem praktykiem, ale też rolnikiem z wykształcenia. Prywatnie jest bratem komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej Janusza Wojciechowskiego. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, są chyba dobre informacje, może od nich zaczniemy, dla polskiego rolnictwa. Okazało się, 3 dni temu mówił o tym na Kujawach pana brat, Janusz Wojciechowski, że polskie rolnictwo otrzyma z budżetu unijnego 3 miliardy więcej niż planowano. To dużo czy mało? To jest 3 miliardy więcej niż planowano, a mimo wszystko planowano więcej niż było w poprzedniej perspektywie, więc ten sukces jest... Bo mówimy o perspektywie lat 2001-2007, tak? 2014-2020. Wcześniej, tak. A te 3 miliardy to jest 2007? Natomiast 3 miliardy jest więcej od planowanych, ale planowane było 30 zamiast 28,5, więc tu już jest 1,5 miliarda więcej. I ponadto jest więcej no, w związku z tą poprawką. Rozumiem. Czyli to jest 4,5 miliarda więcej, licząc... I to nie tylko polskie rolnictwo, tylko w ogóle rolnictwo... Nie, to tutaj te wszystkie kraje otrzymują jakieś kwoty, z tym, że Polska ma najwyższą kwotę po Francji. Po Francji, tak. Mamy więcej niż Niemcy, niż Włosi i wiele innych dużych krajów, które z reguły miały tych pieniędzy więcej. Czy jest to tak, bo ja rozumiem, że oczywiście pewnie jest to po części też sukces polskiej polityki i ogłosił to pana brat, czyli Polak, więc ma to jakiś wymiar też polityczny, ale chyba nie do końca, nie we wszystkim to zależało tylko i wyłącznie od dyplomacji, czy od polskiej dyplomacji, no bo mieliśmy i mamy dalej pandemię koronawirusa, w Unii Europejskiej coraz więcej i być może czasami po raz pierwszy mówiło się tak dużo o bezpieczeństwie żywnościowym, bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo, własne rolnictwo, tak? Nie tylko rolnictwo, które sprowadzamy z poza Unii Europejskiej, stało się kluczowe. Czy to dlatego taka kwota na rolnictwo nie tylko w Polsce? Powodów jest, myślę, kilka tutaj. No, przede wszystkim to jest sukces polskiej dyplomacji i to jest dziecko polskiej dyplomacji, bym powiedział. Dlatego, że przecież Polska wyszła na samym początku z tym pomysłem, żeby wzmocnić ten budżet i udało się w Unii Europejskiej uzyskać poparcie. I myślę, że ten końcowy podpis będzie złożony. Natomiast... A jest ryzyko jeszcze duże? Myślę, że ryzyka dużego nie ma. Polska, jak ja tak przeliczałem te pieniądze, to Polska otrzyma więcej w następnej tej perspektywie 21-27 niż otrzymała od chwili wejścia do Unii do tego momentu, kiedy my tu rozmawiamy. Czyli te pieniądze, bo mówiło się zawsze, że te pieniądze będą topnieć, tak, z czasem, a jednak jest szansa, że będzie ich więcej. Jest szansa, że tych pieniędzy więcej będzie. Mówiono nam, że to jest ostatnia tak dobra perspektywa dla Polski. Okazuje się, że ta perspektywa, którą finalizujemy, prawdopodobnie będzie jeszcze lepsza. Ja tutaj mówię o tych, że tych pieniędzy jest więcej, to jest łącznie z pożyczkami i grantami. Część z tych pieniędzy, kryzysowych, to właśnie będą również i pożyczki. I co to oznacza tak naprawdę dla zwykłego rolnika, który jest tutaj na samym dole, on słyszy taką informację, że będzie więcej pieniędzy i jaka tak naprawdę do niego dociera informacja? No bo dla niego więcej pieniędzy przeznaczonych dla Polski, to nie jest jednoznaczne, że on jakieś pieniądze dostanie. Nie, będą, tak, nie wiem, tak naprawdę... Będą nowe programy? Na pewno będą nowe programy, ale tak naprawdę to te pieniądze są po to, żeby tak jak to jest ujęte w traktacie, móc dostarczyć żywność po rozsądnych cenach. I to jest przede wszystkim cel wspólnej polityki rolnej. No również celem jest to, żeby
ci rolnicy, którzy pracują, osiągali jakieś godziwe dochody pozwalające im utrzymanie produkcji, dochody, które zapewnią też rozwój gospodarstwa, które zapewnią przyszłość tych gospodarstw. Czasami jest taka sytuacja, że wykorzystujemy nadmiernie przestrzeń produkcyjną, czyli po prostu ziemię. Ubywa próchnicy, no mamy coraz większe problemy z wodą, coraz więcej musimy stosować nawozów sztucznych. A są kraje, które stosują znacznie mniej od nas nawozów sztucznych i osiągają znacznie lepsze efekty. Ja za chwilkę o to zapytam, bo jeżeli pojawi się temat próchnicy w ziemi, od razu on implikuje problem suszy, ale zanim zapytam o suszę, czyli no temat nie tylko tego roku, to chciałem jeszcze wrócić do tych pieniędzy dla rolników. Czy one będą też miały jakiś wpływ, bo rozumiem, że tutaj, że chodzi o żywność w miarę rozsądnej cenie, ale też czy te pieniądze mają jakiś związek z bezpieczeństwem rolnika, no bo ten rolnik kupuje nasiona czy żywiec, nie wie jaka będzie cena, nie wie czy będzie susza, nie wie czy będzie ulewa, nie ma na wiele no, rzeczy. No tak, nie wie potem jak to sprzeda, nie jak zawsze. Jak sieje to nie wie czy urośnie, jak urośnie to nie wie czy zbierze, jak zbierze to nie wie czy sprzeda. Bezpieczeństwa. Tak. A jak sprzeda to nie wie czy mu zapłacą. Do końca, no właśnie. I to jest oczywiście... Czy tak ma być po prostu? Taka jest uroda rolnictwa i tyle? Nie, nie. Oczywiście tu musi być, muszą być zmiany. Nawet program Prawa i Sprawiedliwości przewiduje chociażby ten nieco inny system ubezpieczenia się rolników od tego typu sytuacji. Chodzi o fundusz gwarantowanych wypłat dla rolników w tej chwili, który no, będzie tworzony. Również kwestia bezpieczeństwa to jest kwestia przede wszystkim samego bezpieczeństwa w gospodarstwie, bezpieczeństwa produkcji. No, zdarza się rok suchszy, zdarza się rok mokrzejszy. I tutaj chodzi o to, żeby w gospodarstwie promować też taką dywersyfikację tej produkcji, żeby gospodarstwa nie były ukierunkowane tylko na jeden kierunek produkcji, ale na więcej kierunków produkcji. Czasami też jest problem... Czy ja tam w tle, przepraszam, że ja tam w tle słyszę... chęć, zachęcenie do przejścia bardziej w stronę rolnictwa zrównoważonego, czy wręcz ekologicznego, certyfikowanego ekologicznego? Jest tutaj trochę problem, dlatego że rolnictwo zrównoważone to jest takie rolnictwo, które wykorzystuje zasoby przyrodnicze, ale tylko do poziomu ich odnawialności. Mhm. Natomiast na rolnictwo ekologiczne taki wymóg nie jest nałożony. Mhm. Rolnictwo ekologiczne wcale nie musi być zgodnie z obowiązującymi przepisami zrównoważone i często takim rolnictwem zrównoważonym nie jest. To jak powinna wyglądać ta dywersyfikacja polskiego rolnictwa? Przede wszystkim te zasoby, które są użytkowane, powinny być odnawiane. 90% polskich gleb ma bardzo niską i niską zawartość próchnicy. Jedynie 10% to jest zawartość średnia, wysoka i bardzo wysoka, a przecież w tych 10% są jeszcze gleby organiczne, które... I to powoduje, jak rozumiem, że nawet jeżeli jest woda, są opady, to ta woda przecieka, nie zatrzymuje jeden, się w glebie, jeden, tak? Jeden gram próchnicy zatrzymuje mniej więcej 20 gramów wody. Więc problem suszy to nie tylko problem braku deszczu, ale braku próchnicy. Tak, my zawsze mówimy, że od 70 lat. Dlaczego nie mówimy od 100 lat? Mhm. No, największa susza w ostatnim czasie to był rok w czasie wojny, 1942, gdzie było 300, w Polsce było mniej więcej 316 mm opadu w ciągu roku. To jest w zasadzie połowa jakiejś takiej normy wieloletniej. I jeżeli ta próchnica jest w glebie, więcej tej wody możemy utrzymać.
jest też druga strona medalu, bo osiągamy coraz wyższe plony i do produkcji tych plonów ziemia musi wykorzystać po prostu większe ilości wody. Na wytworzenie 1 grama suchej masy kukurydzy to trzeba mniej więcej 180 gramów wody, a lucerny to ponad 600, owsa 560, pszenicy prawie 500, no to są dosyć duże ilości. W każdym bądź razie taka może ciekawostka. Ja wrócę do pytania. Co powinno się zmienić więc w tej strategii polskiego rolnictwa? Jakie ono powinno być? Jakie powinno być rolnictwo? Przede wszystkim właśnie powinno być to rolnictwo zrównoważone. Mamy rolnictwo... To inaczej, jeszcze inaczej. Jakie jest dzisiaj? Czy to jest głównie rolnictwo przemysłowe? Nie, absolutnie nie jest. Całe rolnictwo nie jest rolnictwem przemysłowym. Jest jeszcze bardzo dużo gospodarstw, które w sposób konwencjonalny prowadzą produkcję. Wystarczy wyjechać. W Polsce Wschodniej bardziej pewnie, prawda? I w Polsce Wschodniej, ale to też jest kwestia, powiedziałbym też, nadmiernej koncentracji niektórych produkcji w określonych województwach czy regionach. Mamy produkcję wieprzowiny skupioną w województwie tam poznańskim, trochę mazowieckim. Produkcja mleka skupiona w województwie podlaskim. Tak. Warto by było, żeby też rolnicy mogli sprzedawać swoją produkcję, bo bardzo często odchodzą od tej produkcji wtedy, kiedy nie są w stanie sprzedać. Tam, gdzie jest ta produkcja skoncentrowana, tam jest zbyt, gdzie indziej tego zbytu nie ma. Warto na to też zwrócić uwagę. A czy są wobec tego jakieś prognostyki, że w Polsce rolnicy zaczną bardziej śmiało myśleć na przykład o rolnictwie ekologicznym? Czy co musiałoby się stać, żeby taki rolnik stwierdził, no przebranżawiam się, albo część swojego potencjału przechodzę na rolnictwo ekologiczne? Co mogłoby go do tego zachęcić? Bo ja rozumiem, że zdrowie konsumentów pewnie jest najmniej tutaj istotne, bo ten rolnik chce przede wszystkim zarobić i zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. Dla rolnika jest to istotne, bo to jest element, który decyduje o zbycie tego produktu, żeby ten produkt był zdrowy, żeby ten produkt był... Będzie dobrej jakości, będzie tak, zdrowy, jakości, ale będzie droższy. Niekoniecznie musi być droższy. Niekoniecznie ten produkt musi być droższy w sposób istotny. Jeżeli byśmy policzyli, ile wydajemy na żywność, a ile wydajemy na leki, to rozumiem. To lepiej zapłacić różnice, lepiej może zapłacić te kilka żywność, a mniej złotych. W aptece, tak. Zresztą polski konsument takim nie podlega takim podstawowym prawom rynku póki co i w miarę poprawy warunków bytu, w miarę podnoszenia się wynagrodzenia coraz więcej, jesteśmy po prostu coraz bogatsi, ale wydajemy też coraz więcej pieniędzy na żywność, procentowo. Normalnie to jest taka zasada ekonomiczna, że im więcej zarabiamy, tym mniej wydajemy na żywność. My wydajemy procentowo na żywność coraz więcej w miarę wzrostu naszych wynagrodzeń. To jest polska specyfika. To jest polska specyfika i ja się z tego bardzo cieszę, bo zwracamy uwagę na dobrą żywność, to znaczy, że chcemy tą dobrą żywność zjadać. Czyli ta świadomość konsumencka tutaj, ona się rozwija, tak jak rozumiem, więc to jest też szansa dla rolnictwa ekologicznego, tak? To jest właśnie bardzo duża szansa i to jest duży margines właśnie na tą produkcję ekologiczną. Z tym, że parę jeszcze musi być oczywiście tutaj warunków spełnionych.
dlatego że w miarę jak jesteśmy coraz bogatsi, to niestety mamy coraz mniej czasu na przygotowanie posiłków. Mhm. I coraz większe zainteresowanie jest żywnością przetworzoną. Ale tą przetworzoną mówię w takim dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy? Chcemy kupić jakieś może pierogi tylko gotowy do pogrzania. Gotowy produkt, ale rolnictwa ekologicznego. Ale rolnictwa ekologicznego. Mhm. Nie tak dawno spotkałem się z kilkoma producentami właśnie takich wyrobów karmażeryjnych, ekologicznych i okazuje się, że ci producenci mają trudności w zdobyciu polskiego produktu. Bardzo często jest to sprowadzane. A lekarze na przykład mówią, że najzdrowsza żywność to jest ta, która wyrosła w promieniu 100 km od miejsca, gdzie się mieszka. 100 km od miejsca, gdzie się mieszka. A ja jeszcze wrócę, to dobre, to jest ten argument, który skłania do tego, żeby więcej wydać na rolnictwo ekologiczne, a mniej w aptece, ale wrócę do tego... I lokalne też. Lokalne, jest... rozumiem, tak. Też tam, gdzie mieszkamy... Z samych takich plotek już wiemy, kto lepiej hoduje, kto jest lepszym gospodarzem, kto jest czystszym gospodarzem, a kto coś może ewentualnie dosypuje do swoich produktów. Ale panie pośle, dla zwykłego konsumenta jest tak, że on wchodzi nawet do dużych sieci, prawda, nie wymieniając ich nazw, i w odróżnieniu od tego, co było jeszcze kilka lat temu, teraz widzi całe półki zastawione prawdziwym, certyfikowanym produktem ekologicznym, czyli nie tym, który się tylko nazywa ekologicznym, bio i tak dalej, tylko tym, który posiada ten unijny jeden opatentowany certyfikat. I niemal wyłącznie to są produkty zagraniczne. Dlaczego tak się dzieje? Bo jednak potrzeba jest, prawda? No bo skoro są całe segmenty produktu ekologicznego, to ktoś je kupuje i to jest droższe, prawda? Czyli ta świadomość konsumencka wygrywa z ceną. Jednak jest to produkt niemal wyłącznie zagraniczny, również w polskich sklepach. W większości krajów mamy wzrost ilości gospodarstw i wzrost powierzchni, która jest używana do produkcji ekologicznej we Francji, w Niemczech. Są kraje, które w ciągu ostatnich trzech lat w zasadzie potroiły swoją produkcję, chociażby Bułgaria czy jakiś nie Macedonia, tylko oj. Proszę powiedzieć, rozumiem, że tam się zwiększają te uprawy ekologiczne pana intencją, pana życzeniem byłoby to, żeby Polska poszła w tym kierunku właśnie. Poszła w tym kierunku. Niestety Polska jest tym krajem, gdzie nastąpił największy spadek produkcji ekologicznej. Produkcji ekologicznej w ciągu trzech lat to jest powierzchnia w ogóle spadła o 24,5% i to mnie martwi. Panie pośle, a przeciwnicy takiego radykalnego przechodzenia na produkcję ekologiczną, czy, bo to dotyczy zarówno oczywiście zbóż, jak i też zwierząt, prawda? Bo można być rolnikiem ekologicznym, także hodując zwierzęta, nie chodzi tylko o rośliny czy o zboża, warzywa, owoce. Mówią, że jeżeli faktycznie mieliśmy epidemię koronawirusa, Europa przekonała się, że jednak trzeba wzmacniać rolnictwo, to rolnictwo ekologiczne, ono równie dobrze nie zapewnia ilości wyprodukowanego towaru, mówiąc brzydko tak naprawdę. Czy jest tak faktycznie, że kryje się za tym takie niebezpieczeństwo? Nie, nie kryje się za tym niebezpieczeństwo. Spójrzmy na przykład na Rumunię. Mhm. Rumunia zużywa 1/3 na przykład nawozów mineralnych i chemicznych, tych, co my zużywamy. A plony tam są o ponad tonę, chociażby zbóż, o ponad tonę wyższe. Więc ta rezerwa tutaj jest dosyć duża.
Oczywiście tam jest duża część gospodarstw, praktycznie wszystkie gospodarstwa mają zwierzęta. U nas bardzo dużo gospodarstw nie ma zwierząt. Panie pośle, na koniec zapytam, bo nie jest to tajemnicą, mówił Pan o tym w jednym ze swoich wywiadów, że czasami podpowiada Pan tak od strony praktycznej bratu różne rzeczy. Brat jest prawnikiem, jeżeli dobrze pamiętam. Pan jest rolnikiem, praktykiem. Więc i mówi Pan o swoim życzeniu przejścia polskiego rolnictwa w większym wymiarze w stronę rolnictwa ekologicznego. Rozumiem, że tam pewnie też czasami szepnie Pan dobre słowo bratu o rolnictwie ekologicznym w Polsce i takiej konieczności. Czy można się więc spodziewać, że część z tych 3 miliardów będzie szło właśnie na promocję rolnictwa ekologicznego w Polsce? Czy to jest ten kierunek, który będzie przez... Na pewno rolnictwo ekologiczne trzeba przebudować w kierunku większej elastyczności tego rolnictwa, tak aby tych produktów było dużo więcej i aby one miały no, cenę również taką, którą może zaakceptować klient. I warto chyba pomyśleć o takich programach, które pomogą wypromować tą zdrową żywność. Jeżeli pojawi się to zapotrzebowanie, to na pewno pojawi się produkcja. W tej chwili w Polsce, ja mówiłem o spadku o 24,5% w ciągu 3 lat tych powierzchni ekologicznej, ale z drugiej strony mamy bardzo dużą powierzchnię gospodarstw ekologicznych, bo 26 hektarów gospodarstwo ekologiczne, niecałe 11 to jest gospodarstwo konwencjonalne. Wydawałoby się, że to powinno być chyba odwrotnie. Panie pośle, więc ja obiecałem, że to będzie ostatnie pytanie, ale pozwolę sobie zadać w takim razie jeszcze jedno, już teraz naprawdę na puentę. Bo jeśli dobrze zrozumiałem, właściwie wyczytałem pomiędzy zdaniami, ale mogę się mylić. Rozumiem, że będą sformalizowane pewnie też nowe programy dotacyjne związane z rolnictwem ekologicznym. Tak, rolnictwo ekologiczne wymaga też przebudowy chociażby przetwórstwa. My w tej chwili, według danych Eurostatu, mamy 4,8% dokładnie procenta wszystkich zakładów przetwórczych w Europie, które zatrudniają 8,9% pracowników. Oznacza to, że te nasze zakłady są 2 razy większe. Co oznacza, że nie mamy z kolei tych takich lokalnych przetwórców, a ci właśnie lokalni przetwórcy będą uczestniczyć w produkcji tej ekologicznej, przetworzonej, ale mówię to w takim dobrym znaczeniu, tej ekologicznej, przetworzonej żywności. Bo generalnie rolnictwo to no, produkuje nie bezpośrednio, bo raczej to jest ogrodnictwo czy warzywnictwo, sadownictwo, no to są takie, gdzie można ten produkt bezpośrednio zużyć. Natomiast rolnictwo to raczej wymaga, te produkty wymagają obróbki takiej, nazwijmy to, przemysłowej. Poseł Grzegorz Wojciechowski przekonywał nas tutaj w studio, że warto wydać czasami te 2 złote więcej na produkt ekologiczny niż 10 zł w aptece. Czy faktycznie Polska stanie się krajem bardziej ekologicznym, jeżeli chodzi o produkcję rolniczą? Zobaczymy. Wiemy na pewno, że będą większe pieniądze na rolnictwo, o co ogłosił komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa prywatnie, pana brat. Będziemy się temu przyglądać i będziemy mówić sprawdzam. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu spotkamy się w naszym programie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.